Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak można rozpoznać, czy w danym kraju jest socjalizm, czy nie ma socjalizmu? No można poznać po tym, że jednopartyjne rząd ściga spekulantów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Filmiki są z reguły zdemonetyzowane. Co to znaczy? No to znaczy, że są niepolecane. Także dziękuję wszystkim szanownym widzom i słuchaczom, i słuchaczkom za to, że oglądają. No, nie przybywa subskrybentów. No niestety YouTube niszczy dostęp do tego, co mówią. No, spekulanci, no, w Polsce, w Rosji, wszędzie były jakieś takie przemyty. W Ameryce przemyt następuje. Jest na przykład dużo w południowych Stanach, szczególnie ta Virginia, tam gdzie te Marlboro produkują, no to tam są bardzo tanie papierosy, to szmuglują je do Nowego Jorku. No, państwo ściga, ale dlaczego ściga? No dlatego, że w Nowym Jorku papierosy kosztują powiedzmy $12 za paczkę, w Virginii kosztują $5-6 za paczkę, także jest różnica. No i teraz Ameryka idzie w kierunku Wenezueli. Wenezuela zawsze ścigała spekulantów i zawsze starała się kontrolować ceny. Kuba starała się regulować ceny. No i dzisiaj Ameryka idzie w tym kierunku. No. Biden popuszcza relacje z socjalistami z Kuby, no bo koledzy partyjni teraz znieśli to, że jest $1000 przelewu na jedną osobę tam na jakoś na miesiąc, 20 tysięcy ludzi będzie, rodzin będzie połączonych z Wenezuelą, zaczynają rozmawiać o ropie naftowej. No a w Ameryce, jak to mówią, po każdej nocy jest dzień, po każdej burzy jest słońce, no a po każdych ingerencjach rządu w ekonomię, wolny rynek, no to rząd zawsze przybiega i stara się zreperować to i ma swoje rozwiązania, że te wszystkie rzeczy robią się jeszcze gorsze niż były. No wolnego rynku raczej nie należy dotykać. No ale to komuniści zawsze próbują. Czy jak próbują, no kontrolowaniem przepraszam, kontrolowaniem cen. No bo im się idiotom wydaje, że jak się zacznie kontrolować ceny, no to wszystko się ustawi. No to w Polsce był chleb po $2 i chlebem karmiono konie, no i był suchy i czerstwy, dlatego że materiał czy ta mąka była po prostu jakaś oszukiwana. Elizabeth Warren, no to jest no apanaci w Ameryce na nią mówią Pocahontas, dlatego że ona oszukała, bo w Ameryce, no wbrew pozorom, że jest dużo rasizmu, to jak się powie, że jest się z pochodzenia Indianką, to się dostaje punkty za pochodzenie. Przepraszam, no i ona za punkty pochodzenie, no to dostała się na uniwersytet, zdobyła tam magisterium, zdobyła pracę na Uniwersytecie Stanowym za 350 tysięcy za jedno czy dwa wykłady tygodniowo, no ale ona krzyczy właśnie, że wszystko, że szkoła jest za droga. Miała $350 tysięcy rocznie pensji jako profesor na państwowej uczelni, a krzyczy, że wszystko jest drogie. No wszystko jest drogie tylko dlatego przez nią. No ale ona, jedna wielka oszustka Pocahontas i siódemka innych socjalistów, demokratów, no to zaproponowała, ma być ustawa na temat, że no w zasadzie to będzie karała kompanię za podnoszenie cen. Także jak to się nazywa? No to jest takie karanie, no to jest kontrola cena. A co wtedy się dzieje?
no to będzie zawahanie prawo popytu i podaży zadziała, no ludzie ci co produkują zobaczą, że się nie opłaca, no i zaczynają być puste półki, jak zawsze. Teraz jest pokarm dla niemowlaków, jeden wielki bałagan, no bo ministerstwo żywności i lekarstw doprowadziło do tego, że fabryka, która produkuje 40% amerykańskich tych mleka w proszku dla dzieci, zatrzymała produkcję, no i w zasadzie ta biurokracja doprowadziła do tego, że są braki. Ludzie tekstują, ludzie telefonują, ludzie mówią, spotykają się na Facebooku, mówią, gdzie można kupić, no ale to jest bieganie za brakami. I teraz to alergia jest, no przepraszam bardzo, ale zaczyna się już okres, no można brać antyhistaminę i staram się brać, ale jakoś pomaga, ale nie za dużo. Także propozycja jest taka, że Federal Trade Commission, czyli Ministerstwo Handlu, będzie miało prawa do tego, żeby ścigać kompanie, które są warte więcej niż 100 milionów, że w 100 milionów w dochodach, jeżeli rząd przyjdzie i powie, że nieprzytomnie i przesadnie podnosiły ceny, no to wtedy urzędnicy mogą przyjść i może być do 5% z dochodu. Nie z zysku, ale z dochodu. Także urzędnicy na słodkich posadkach będą decydowali, jak ma się odbywać biznes w Ameryce, jak ma wyglądać wolny rynek w Ameryce. No i wszyscy normalni rozumieją, że to jest bardzo nienormalne i że to jest bardzo idiotyczne, no ale to jest takie hochsztaplerstwo ekonomiczno-polityczne zrobione przez demokratów, no, którzy chcą oskarżać całą tą inflację, chcą złożyć winę na biznesy. Tłumaczą, że oni wykorzystują tą sytuację, że jest kryzys, no i podnoszą ceny. Zrobili listę sklepów z żywnością, do tego dołożyli agencje, firmy wynajmujące samochody, no i firmy produkujące lekarstwa. Także komuniści ścigają wszystkich za to, że ceny wzrastają, że jest inflacja. No ona, wszyscy socjaliści, komuniści chcą przekonać Amerykanów, że winne są biznesy, a nie rząd federalny, który w zasadzie drukował pieniądze na lewo i prawo. Wszyscy mówili, że to będzie tragedia, no bo to wiadomo było, to widać było w Wenezueli, no w Ameryce jeszcze nie ma banknotów z 9 zerami, tak jak było to w Wenezueli i raczej do tego nie dojdzie, no ale inflacja jest galopująca, jest oficjalna, jest 8%, no ale do tej inflacji 8% nie wlicza się cen żywności oraz energii. Także jeżeli się płaci za kotleta w sklepie 2 razy więcej, no to według rządu socjalistycznego to nie jest inflacja podwójna, czyli 100%. Co cała ta ustawa zrobi? No cała ta ustawa, no to stawia wszystko na kompanię. Kompania będzie musiała udowodnić, że nie jest wielbłądem. Kompania będzie musiała udowodnić, że ceny, które wzrastają, no to są spowodowane kosztami prowadzenia biznesu. No jeżeli ceny będą wzrastały więcej niż powiedzmy inflacja, no to wtedy będą ścigani.
No i wszędzie zaczynają się w sumie zawsze braki. FTC, czyli Ministerstwo Handlu, prowadzone jest przez komunistkę Lina Khan, no to jest Indianka z Indii, hardkorowa komunistka, która w Ameryce została wstawiona na do rządu. No ona nienawidzi amerykańskiego systemu wolnego rynku. No i jej intencja jest taka, żeby niszczyć i likwidować amerykański system. Wyjechała z Indii socjalistycznych, no bo Indira Gandhi i Gandhi sam, no to byli socjaliści tam przez te lata 50., 60., no to oni starali się zbudować socjalizm. No to teraz taka Lina Khan przyjeżdża do Ameryki, z jakiegoś powodu jest wybierana na Ministerstwa Handlu, no i takie rzeczy robi. No, oni tłumaczą, że to jest rozpowszechnione, że ta spekulacja i manipulacja cenami to jest bardzo rozpowszechnione, no ale jednak no nie ma sztucznego tego podwyższania cen. No jakie są ekonomiczne konsekwencje? No konsekwencje ekonomiczne no to są zawsze takie same, no ale problem jest taki, że firmy będą musiały się zastanawiać nad wzrostem cen, nawet jeżeli będą potrzebowali, żeby to ciągnąć ze wzrostem tych materiałów kupowanych. Firma Kroger, czyli to jest wielka sieć sklepów spożywczych, no to bezpośrednio ich tam nazwali. Oni mają dosyć niskie, ten margines zysku, no to jest dosyć niski. No i co się będzie działo? Także jeżeli będą ich ścigać, no to będą ekonomiczne konsekwencje. Półki zaczną być puste, no bo nie będzie im się opłacało sprzedawać. Do tego szczególnie będą puste tam, gdzie politycy będą przybiegali, że są drogie powiedzmy mleko czy chleb. No ale jeżeli to wszystko kosztuje dużo, żeby wyprodukować, no to będą puste, po prostu będzie ocet na półkach. No i kretyni, jak zwykle w każdym kraju, czy w Polsce, czy w Rosji, a dzisiaj w 2022 roku wygląda na to, że kretyni w Ameryce robią te same błędy. Soviet Union obserwowali, ale niczego się nie nauczyli. Kompletnie się niczego nie nauczyli. No firmy zaczną redukować zatrudnienie, tak, żeby też oszczędzać, no to przypuszczalnie będą ścigani za to, że nie zatrudniają i tak dalej, i tak dalej. To jest najbardziej kretyńskie, jakie może być. Kontrola ceny, no to zawsze doprowadza do tego. Nixon właśnie w 1963 roku on zamroził ceny na wołowinę. Ceny zamroził na wołowinę, no to co się stało? No to wtedy rolnicy przestali produkować, no bo powiedzieli, że im się to wszystko nie opłaca. Nixon próbował inne ceny benzyny i innych produktów kontrolować. Tak to zamieszało całą ekonomię, że Nixon z powrotem to chciał odkręcić, no ale mimo wszystko już to było tak zachachmęcone, że później ceny znowu poszybowały w górę. Także rząd po to jest wybrany, po to jest reprezentantem ludzi, żeby oni się nie bawili, żeby nie niszczyli. Reagan mówił, że 9 takich najgorszych słów, które można usłyszeć, no to jest takie: jestem rządu, jestem tutaj, żeby tobie pomóc. No i oni właśnie dochodzą do tego wniosku, że zawsze chcą pomagać.
Wenezuela. Wenezuela, no to w zasadzie to jest taki diament w koronie dla tych komunistów. Oni tam kontrolowali te wszystkie ceny, no i wszystko poznikało. Nic nie opanowało inflacji, no bo nigdy inflacji nie opanuje. Nicolás Maduro, czyli ten następca Chaveza, poluzował tam w Wenezueli, no to ironia losu jest taka, że najbardziej, że wszystko w zasadzie rozliczają w dolarach, a nie w tym boliwarze czy cokolwiek tam jest. No, Biden idiotycznie słucha tych kretynów, tych wszystkich lewaków i te wszystkie sprawdzone negatywnie idee światowe po prostu wprowadza w Ameryce. No, niebezpieczeństwo jest takie, że zarazić, że to może zarazić Amerykę jeszcze bardziej poza Senatem. Poza Senatem i poza tą grupą komunistów wenezuelskich, amerykańskich, którzy naprawdę mają kretyńskie spojrzenie na świat. No i może zarazić jeszcze bardziej Izbę Reprezentantów, no bo Biały Dom, no to już jest zarażony. No i to jest ekonomia socjalistyczna. Zaczyna się ekonomia socjalistyczna i zaczyna się właśnie ten idiotyzm ekonomii socjalistycznej. No i to jest początek końca. No, tyle tylko, że koniec początku, no to będzie w listopadzie. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. No, nie można głosować na socjalistów. No, oni wymyślają cenę, kontrolę ceny i ściganie spekulantów. No, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, wybraliście wariata i wybraliście wszystkich tych socjalistów, którzy zamiast wolnego rynku wprowadzają kontrolę, ściganie spekulantów. No to jest idiotyzm. To jest idiotyzm. No, będzie zmiana w listopadzie 2022, teraz mamy maj, to jeszcze 7 miesięcy, to się wszystko zmieni, to po prostu będzie koniec tego początku socjalizmu, Izba Reprezentantów się zmieni, Senat się zmieni, wszystko wróci do normalności. No, na razie trzeba ich przetrzymać. Zdrowia dla normalnych.